What's better than one jet pilot? Jet pilot with a wingman. What's up guys, it's Karion, and today I would like to show you my idea for double vision type of video, but for jets, naturally. This isn't actually a new idea. I wanted to do that back when I was a jet pilot in a clan in Battlefield 3, but since it was on PS3 and you needed a PVR to record your gameplay, it was quite difficult to find someone who is good enough to do well as my wingman and record at the same time. Let's face it, being a good jet pilot in Battlefield is quite elite and it's all about your skills. If you put in a dogfight some child of the corn with a pro jet ho, that fight will end always the same way. And I don't know why I just did that, but as for the language, it all depends on my wingman. Obviously, I will use my native language if my wingman speaks Polish. Duh. Lately, I even was thinking about adding a helicopter to that mix, an attack helicopter or a squad of four guys with two jets, squad helicopter and someone on the ground, where the screen would be divided into four parts with those four angles and zooming in to one every now and then depending on the action. Anyways, this is a pilot episode, so it will be rather short and not a full round, especially since my wingman lost first part of the video. Let me know what you think. If you like it, don't forget to smash that like, and I am switching to the live com. Poczekam na ciebie trochę. W międzyczasie. Wiedziałem, udało mi się, kurde, ale go wyczułem. Piechociarza. Akurat stał koło stacjonarki. Znaczy przebiegał akurat koło niej. Puściłem dwie rakiety, nie mam teraz jak w czołgi walić. A są dwa, ale to wiesz, samemu to też średnio. Mogę coś zrobić z tymi czołgami, tak naprawdę. O! Zaznaczony laser. A kurwa, zniknął laser. No to podświetlenie zwykle chwilę trwa. To tak mi podświetlą, wystrzelę rakiety i już dostaję jako dobra. Ale nie, jak wiesz, jak on był laserem zaznaczony, ty strzelisz, to już jest jako laserem, wiesz? A, okej. Okay. Więc wiesz. No, widziałeś? Dostał dwiema. I koleś, który zaznaczył, ma przynajmniej asystę. I to mi się podoba, jak ktoś zaznacza. Właśnie fajnie jest jak Recon, który zaznacza, bo wtedy jet jest bardziej skuteczny. Od tego jest Recon, a nie od kampienia w jednym miejscu. A ten nie żyje. Helka leci. Nisko, więc łatwo trafić. Ja to wolę jak wysoko, bo na tle nieba... Ale to wiesz, znaczy tak, na tle nieba, jak ty z dołu atakujesz, a wtedy kurwa gorzej jest, bo wrak... O, ale przypierdolił. Wtedy... Jak atakujesz z dołu, to przecież raz, że gunner w ciebie może strzelać. Dwa, wrak może na ciebie spaść. Nie, ale to jest i tak do góry, bo helka ma niżej sufit. Ale ja mówię teraz, jak wiesz, jak atakujesz z dołu go. Jakieś dwa zenki. Co on robi? Ten zrąbał, bo powinien mu pomagać. Asysta, pięknie. Asysta przy zabiciu. A niepotrzebnie wyskoczyłem. Wyskoczyłeś? Tak. Ty, lubię ty. A po co ty wyskoczyłeś? Jetta chciałeś przejąć, czy co? Znowu, wiesz, parę. O, już tam jest wiary, Jesus. Ale spoko, żyje, więc o tyle dobrze. Wezmę sobie jeepka i podjadę po jetta. Aż tam jest wiary. Jezu. Anty-air już znowu się odzywa. Mera, nie no, muszę spróbować. Kurde no. Czołg. Tam drugi. Anty-air.
Ależ tam jest wiary. A ja nie mogę strzelać. Wiesz, tak jak stealthy na Conquestie w trójce miały, chociaż te pocy, tu nawet tego nie mają. Ale stealthy też miały chyba działko dużo pod tym teraz. No, nie no, mówię, ale ja mówię o tym, że stealthy miały pocy przecież. No miały, miały. No właśnie. Wiesz, kanon jest tutaj słaby, ale gdyby chociaż pocy były, to przynajmniej coś można by było z piechotą robić, tak? A tu masz teraz te gówniane, bo nie dość, że trzeba namierzyć, to jeszcze trzeba trzymać. Nie no, to osłabili, ale to dlatego, że ludzie narzekali, tak mi się wydaje. A ludzie zawsze na wszystko narzekają, o to chodzi. No. Tam czołg, tam gdzie ja, koło granicy, czołg stoi po drugiej stronie granicy. Dawaj go, bo oni go reperują, a trochę już dostał. Jest zaznaczony, patrz. Ja mu nic nie zrobię. Musisz go z drugiej strony przeatakować. No ja z drugiej strony. Jety. Ale to sens. Musiałem flary puścić, bo piznąłby mi na czołówkę i by mnie... No kurde. Zamierzam z radarowymi lata jakimiś gównami. Nie ma skakania, bracuka. Dobra, czołg przy brawo. Przy granicy, można jego. No tam sobie trochę się przykampił pan, widzisz? Puścił flary, można śmiało dwie rakiety walić. Ja go nie widzę. A bo już go nie ma. Nie. Właśnie go zdjąłem. Pelotka jest. Jeepek jedzie jak chcesz, ale jeszcze helka. A pelotka ja nie wiem gdzie jest, na razie we mnie nie strzela. Pelotka chyba troszkę dostała od czołgu, takie mam wrażenie. O, chyba zdjąłeś helkę, co? Nie. Nie? Ktoś zdjął. Law zdjął, aha. Aż tu piechoty jest, kurde. Trzeba nic nie może zrobić. Oho, tam stoi mistrz rakietnicy. Czołg, jest. Mamy co strzelać, człowieku. O, ale poszło w niego, Jesus! O. Człowieku, ale to było dobre. Czuł jak Irakijczyk. Ale wiesz ile poszło, człowieku? No od nas 4 rakiety chyba. No! Od nas 4 jeszcze chyba czołg, jeszcze, bo ja tam widziałem więcej na niego rakiet. O, jest Hunter, kurde, nie potrzebuję, ja tyle strzeliłem. Dobra, ja go trochę zwabię na siebie, nie mam czym strzelać w niego. Patrz, na minach stoi, puścił flary, o to chodziło. Puścił flary. Ja nawet nie miałem czym w niego strzelać. Scott. Tak, bo to rędę zuk, mistrz. Naraz mu rędę zuka dam. Ty mu daj rędę zuka, ja dojadę Jetta. Ale nie wyskoczy. No jest rędę zuk. Mister rędę zuk. Mister rędę zuk. Fajnie jest, jak czasami wiesz, namierzasz jakiś ekwipunek kogoś, albo wiesz, jakiś stacjonarny, jakiś taki ekwipunek, no, i kurwa, koleś akurat blisko stoi, kurwa. No też tak często chwilę mamy. No i zjebałem. O, się rozduchnił. Szkoda. To ty masz 18-1, a ja mam 8-1, no, wszystko mi pozabiją. To po co wyskakiwał? Pięknie, no i masz, i co, dostałeś killa, co ty? Ciesz się. To ciesz, to połowę tego co ty. Dobrze. Bo ja dwa razy lepszy. Dwa czołgi, pad, dwa czołgi. Trafienie.
Tam one tak blisko siebie stały, że w zasadzie można dwa naraz. Ale już odjechał jeden. Co tam jest? Kwipunek. Ja go trochę pogładzę. O, za jeden dymiglak, fajnie. Są dwa zaznaczone jak coś. Ja muszę się przeładować. Już powinien być przeładowany. Ach, kurde, niepoczęnie drugą puściłem. To już jest koniec mapy. To się nie rozbi. Nie, spoko, ja mam to już opanowane. No, już koniec, dobra. Dobra, było w miarę sympatycznie, co? W miarę git.